Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka i Ren. Hejka! A witamy bardzo serdecznie. I moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna kwestia, bo w czwartek dodali takie fajne furę, mianowicie nazywa się Western River, taki motocykl, więc postanowiliśmy, że trzeba go sprawdzić. W końcu trzeba go sprawdzić, był Dying Light 2, więc nie było czasu, ale dzisiaj jest czas. Więc ja biorę na warsztat Western River za 1 900 000. Joszelka również bierze, a Ren weźmie dla porównania Nagasaki Shinobi za 2 480 500. Więc zobaczymy, jak one jeżdżą, porównamy je, jeżeli chodzi o osiągi. Na przyszłym odcinku sprawdzimy, jak one stuntują, a dzisiaj jeszcze sprawdzimy jedną rzecz, mianowicie Joszelka nie będzie tuningowała pod kątem osiągów, więc zobaczymy, jaka będzie różnica między motocyklem. Różnica będzie duża pewnie. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Czemu znaczy, nie, nadzieję, sorry, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. No bo jakby nie. Dobra. Tak trochę... Daliśmy mu się trochę zastanowić. Dostał chyba. Pancerz 50 tysięcy, proszę bardzo. Podparcia, że co? Ale że mogę tutaj mieć podparcie dla pasażera? Ja myślałem, że chodzi o takie chyba jak... Chyba tak, można się ładnie mać. Takie boczne kółeczka. Tak myślałem. What? Ale to byłoby śmieszne, jakby dorzucili coś takiego faktycznie, nie? Dobra, to mi się mega podoba. Słuchajcie, te podparcia, Joszelka, Ren już tuningował ten motocykl, więc gdzieś tam kojarzy. Tak, pokazałem nawet w garażu, z obok stoi. Te podparcie to jest naprawdę mega, podoba mi się coś takiego. 16,5 tysiąca, biorę. Hamulce, oczywiście super hamulce czy za 60. Czy ja mam hamulce w ogóle mam robić, czy tego nie? Nie, hamulców, silnika, turbo, takich rzeczy nie ruszaj. I wydechu też nie? Nie, no wydech to jest tylko wizualny. Ach, masakra, znowu nadal nie naprawili tych wydechów. To nie jest tak, że im więcej masz rur, tym szybciej auto jedzie. To tak nie działa. Kiedyś tak wszyscy myśleli w dzieciństwie, ale... No. Jeżeli chodzi o wydech... Jeżeli chodzi o wydech, to powiem wam szczerze, że... ten pierwszy wydech to jest taki dziwny, nie? Nie wiem, jakby zaparzarka do kawy jakaś. Każdemu się podoba co innego, pamiętaj o tym. Tak, właśnie, później oczywiście na lotnisko już będziemy, będziecie, moi drodzy, porównywać, oceniać, kto ładniej stuningował, czyli tuning bardziej wam się podoba. Dokładnie. No to wiadomo. Wiadomo, że moje. A jeżeli od Rena, no to piszecie, że moje. Też będę wiedział, że to chodzi o Rena, nie? No dobra. Tak. Dobry układ. Dobry układ, nie? No. Jeżeli głosujecie na Rena lub na mnie, to napiszcie, że Paweł. Normalnie Ribbentrop Mołotow. Ale to możecie już napisać, bo to wiecie, nie ma sensu się spotykać nawet ten, po co? No dobra. To, dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie tego. Jedna rzecz, już widzę, że ten motocykl jest inny, o co pewnie zwrócił uwagi nawet. Chociaż, no to po co oparcie? Ale chyba można dodać tam potem siedzenia, ale to już jest spoiler ode mnie. Także cierpliwości. Tak, okej, dobra. Pikowane pełne siedzenie, pikowane pół siedzenie. A nie, to jest wyścigowe pikowane siedzenie. To jest niby... co? Wyścigowe pikowane siedzenie? To ma być pikowane siedzenie? Gdzie? Ale moja bluza daje auru. Nie jest pikowane, widzę, ślepy nie jestem. Normalnie, no. Co to ma być? To jeździ się dobrze. Dobra, wezmę tak. Oczy mylą, no. Chyba musisz umyć oczy. Tak. Najlepiej mydłem antybakteryjnym. Młynem antybakteryjnym? No z tym młynem to... Dobra, czekajcie, ja tu muszę znaleźć jakieś fajne nadawanie, tak żebym wygrał. Co to ma być? Kamuflaż cyfrowy, ale to szpetne, dziwne. Znaczy komuś się może podobać, ale w sumie... To mi się podobuje. Okej, Ale źle wyglądają te cienkie. Nie, dobra, jednak mi się podoba, więc wezmę. Najbardziej podoba mi się te wszystkie po prostu, więc wezmę to. Wezmę o ile zakład, że będziemy mieć tak samo? Nie, Joszela, proszę nie rób tak samo. Bo później jest tak, że widzowie nie wiedzą kogo wybrać. Tak no cóż. Siebie, nawet jak będziemy mieć to samo. Tak, bo wiesz jak jest. Dobra, to weź dokładnie to samo. Widzowie, miałem powiedzieć fanatycy, widzowie, ale no trudno. Dobra, ja już tutaj wybieram oczywiście porządny, prawilny, konkretny, super, wypasiony, epicki kolor! Dobra. Kolor następny to będzie... Czekajcie. Tutaj się zmienia. Na kołach się zmienia. Podejrzewam, że kołach zmienię, to się już nie będzie zmieniał.
No dobra, dajmy to. Kurczę, drogie to, ale... Czynia biegów na maksa. Kurbo, mam się ten koła. Tutaj, koła. Olo. Rodzaj kół, przednie. Czekajcie, zróbmy jakieś ładne. Dobra, ja powiem jedną rzecz, nie widzicie jak się nazywa, bo zasłaniam to swoją koszulką w tym momencie. Nazwa... Ty już ściągnij. Nie, to chyba tak nie działa. Czekajcie, spróbuję ściągnąć koszulkę, zobaczcie, czy odsłoni. Nie, to nie zadziała w ten sposób. Nie działa? No, szkoda. Jeżeli chodzi o te koło, nazywa się zrzęda. Idealnie do ciebie pasuje. No nie? Nie no, to będzie motor do stuntów jak nic. Zna cię najbardziej. To będzie motocykl do stuntów epicko. Nie! O, właśnie czekam, masz wszystkie coś opcje, ale bez sprzedaży. Dobra? Skrzynia biegów? Też nie mogę tego dotykać, nie? Tak, skrzynia biegów też nie dotykaj. Turbo, jak najbardziej... Ale turbo nie mogę nawet dołożyć. To nie. O, ale co to jest? Ból odporny jak najbardziej. Tutaj cyk. Łowieckie moro, co to jest? Okej, ja się zastanawiałem, bo szyby widzę i zastanawiam się, jakie szyby. Jest szyba jedna, ale dobra. Prawie to. Ja widzę, mi się podoba. Ej, fajne to jest. Ej, tu jeszcze takie coś. Też to też nie jest takie złe. Tylko ja bym to zrobił chyba w ten sposób. Nie ma różowego? Ej, podoba mi się to. Podoba mi się też te owiewki, półowiewki, to jest super. Tak. Tylko nie wiem, czy dać tutaj taki kolor, czy taki kolor. Ja bym dał coś, co się będzie wyróżniało jednak troszeczkę. Nie wiem. Dobra, wezmę chyba te. Dobra, okej. Okay. Tylko to się nie różni. Okej, dobra, ja już jestem gotowy, ja już jadę w takim razie na lotnisko. Nie no, mam wrażenie, że ten motocykl do stuntów będzie po prostu super epicki. Chociaż z drugiej strony Shinobi był tak zbugowany i zdaje się chyba tak zbugowany, podoba, że naprawdę jest idealny do stuntów. Podobuje mi się to! No. Nie, ej, naprawdę fajny ten motocykl i z wyglądu mi się mega podoba. Napiszcie w komentarzach, co o nim myślicie, ale dla mnie jest po prostu epicki. Gdzie się spotykamy? Na lotnisko! Okej. Okay. Lotnisko. Kaje lotnisko. Te długie proste. Już tam jadę. Te długie proste. Dobra. Okej. Okay. Dobra, jadę. Dobra, na przednim nie staje tak dobrze jak Shinobi. To? Co mu nie robi? No motocykl nie staje na przednim kole. To? Ojej, no jeszcze dobry, Franklin. Proszę cię, no wiesz, na tylnym bardzo fajnie staje. A na przednim to niekoniecznie. A na przednim nie, na przednim jakoś niekoniecznie, nie wiem dlaczego. No to musimy się nad tym zastanowić. Dobra, ogólnie jest bezwzględny. Ten motocykl, muszę powiedzieć, że fajnie się na nim jedzie. Chociaż z drugiej strony... Do stuntów lepiej nie mieć takiego szybkiego skrętu, ale zobaczymy. Dobra. No ale co załóż? Co za zakładek? No mój super kask, no. Okay. Mój super kask? Jeszcze przy prędkości jak się jedzie, on potrafi podnieść koło w trakcie jazdy. Nie trzeba puszczać W. Nie trzeba puszczać gazu, normalnie podniesie ci koło, nie? Nie wysoko. Nie, normalnie ten, okej. Okay. Normalnie podnosi. No bo na przykład na Rupianie tak nie jest. Jak jedziesz dużą prędkością, to nie podniesiesz koła, a tu podnosisz. Więc naprawdę mam wrażenie, że to jest motocykl albo do stuntów naprawdę idealny, albo do nauki stąd może być idealny. Jeżeli ktoś zapomni podnieść koła, to tutaj nie ma problemu. Dobra, ja już jestem ogólnie tutaj na lotnisku. Ja się trochę odbijam mocno, ale... Nie no, to jest naprawdę super motocykl, mega mi się podoba. I tak samo, ten mój. Także zaraz ocenimy, słuchajcie, wygląd, ocenimy oczywiście... Ja się cieszę, że wam się podobają. Jak one jeżdżą? Dobra, kto to jedzie? Jak na ścigacz, to ten motor jest tutaj wolny w moich oczach. Dobra, Joszelka, chodź podjedź, pokaż co tu masz. Okej, okay, no, jest trochę różowego, już mi się podoba. To już też się spodobało. No właśnie pierwszy taki kolor mi się spodobał po prostu. Z tym połączeniem tej jakby... nie wiem jak to nazwać... No. Wzorem?
No. Tym ksero. Oznaczenie, ten, ksero, z no. Oznaczenie, właśnie tak szukam czegoś, co pasuje, no i pasował mi właśnie różowy. Nie, ale naprawdę, podoba mi się motocykl, który jest taki typowo damski, mm-hmm. ale to też właśnie wybrał nasz, mój. To jest brudny. Co? Twój wygląda jakby był bardzo biały w niektórych miejscach. Nieprawda. Nie miał w ogóle koloru. Dobra, i Ren wziął Shinobi. Proszę tak. bardzo. Kurczę, twój wygląda jak taki naprawdę fajny ścigacz. No, ale ten nie? te wydechy są strasznie do zabawy. No, ale to są takie naprawdę klasyczny ścigacz. Nie wiem, Ducato coś mi desu chyba. Nie wiem, co to jest. Myślę, żeby był taki szybki. Nie, aż tak na motocyklach. Dobra, chodźcie, podjedziemy. Zobaczmy prędkość maksymalną. A właściwie przyspieszenie. I czy nie będziemy, że tak powiem, się wyprzedzać później. Chodźcie, może tutaj wystartujemy z tego miejsca wyjątkowo. Okej, okay, to zróbmy tak, tutaj jest motocykl, więc proponuję jedną rzecz ustalić. Przede wszystkim zrobimy kilka przejazdów na prostej, z kilkoma opcjami. Pierwsza rzecz, pojedziemy z ręcznego, prosto, nie przytrzymujcie pochylania się, nie przytrzymujcie podnoszenia koła, okay. nic z tych rzeczy na razie, dobra? Dobra. Ale ze spacji, tak? Ze spacji, tak. Dobra. Dobra, uwaga, 3, 4, ale poszło. Dobra. Ren powinien mieć szybszy, bo ma droższy motocykl o pół miliona ponad. No. Właściwie 600 tysięcy. Na wydechu. Nie oszczędzali na wydechu, o tak powiem. Okej, okay, dobra. Widać, że motocykl od Yosheli odchodzi tam z tyłu, no a jest już nie odchodzi. Słabe. Ale to jest zerowy tuning, jeżeli chodzi o... Osiągi. Osiągi, mm-hmm. dokładnie. Dobra, teraz zróbmy jeszcze jedną opcję, to znaczy... Uwaga, podejdź tutaj tak pisiutko. Dobra. Mam pokazać, jak jadę motocykl. Będzie... No Joszelka, dziękuję, naprawdę. Musiałam cię skorzystać. Dobra, uwaga, teraz będzie bez ręcznego. Mm-hmm. 3, 4. Ren zaspał, spać? Ja przepraszam, ale moje W czasem ma problemy z działaniem. Nie, nie jakieś, nie? Nie, no, musisz ustawić jeden konkurs na tym live i klawiaturę mi podesłać, naprawdę. Dobra, uwaga. 3, 4. Dobra, zadziałało. O sakra. Co ty klawiaturę masz, ma? Ja nie wiem. No, już swoje ma lata. Ona tak? była też wygrana na giveaway. Okej. Dobra, jest podobnie. Teraz pojedziemy w drugą stronę, ale w trochę inny sposób. To znaczy, zaraz zobaczycie. Mianowicie, ustawmy jeszcze raz. Nie, ostatnio nie, ja nie przegrywam tych porównań, bo tutaj i tak. Dobra. Okej, okay. Również to wszyscy, dobra. Słuchajcie, teraz pojedziemy bez ręcznego na ry, mm-hmm. ale trzymamy shifta. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Zobaczymy różnicę. Uwaga. 3, 4. No. Meon do mnie dzwoni. Dobra. O, dogania. Ale czy ostatecznie? A nie. Nie, to chyba różnicy nie będzie aż takiej. Znaczy jest mniejsza różnica moim zdaniem, bo trzymałeś się. Nie, bo też zależy tak naprawdę, jak się wystartuje, no nie? Ewentualnie możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie zróbmy jedną różnicę, zobaczymy jaka będzie różnica teraz. Nie, słuchaj, zróbmy teraz tak. Ja pojadę na tylnym kole. Ren pojedzie na dwóch kołach. A bo nie, czekajcie, Ren normalnie jedź. A bez ja shifta, bez spacji. Bez shifta, normalnie po prostu na dwóch kołach. A ja razem ze Szroką na tylnym kole, co? Okej. Okay. Pamiętaj, że przy starcie, jak tylko dasz tylnie koło, to się przewróci, więc musisz chwilę puścić, żeby ten, dobra? Okej? Okay. A my z spacji? Nie, bezręcznego. Uwaga. Okay. 3, 4. Dobra, to bo zaspał chyba Ren, co? Nie? Dobrze jest. No to ja już, bo ja się zatrzymałam. O, kurczę. Poszedł, nie wiem, bez szans. Dlatego na tylnym kole się jeździ najczęściej, bo to jest mniejszy opór. Nie wiem dlaczego, ale jest szybciej, no nie? Hej. Nie wiem, jak to w fizyce wygląda. Jeszcze Jusielka mnie doganiała. Szybko! Gdyby trasa była troszeczkę dłuższa, dogoniłabym. No, widzisz? Tam nagrodę jednak powiedz. A spróbujmy jeszcze jedną rzecz, mianowicie zróbmy tak, że ja pojadę na shifcie,
razem z Joszelką, pochylony, a Ren pojedzie normalnie. Zobaczymy, bo to będzie taka możliwość zobaczenia, czy jest szybciej, nie? Dobra. Uwaga, bez ręcznego. 3, 4. No moja postać odpuściła sobie nagle. Trzymasz shifta? Nie respektuję tego. Ale to płynie. Mniejszy opór jest. Ej, dogania mnie. Nie! Dawaj na tylne koło! Aha, dobra, to trochę skam, ale no dobra, wybacz. Oszust. Ciotka mnie zatrzymała. Oszust. Nieprawda, jaki oszust. Wybacz. Poza normalnie łobuz jesteś. Dobra. Moi drodzy, więc ja proponuję, jeszcze zróbmy jeszcze może wyścig przez miasto. Tak? Zobaczymy, tak. Dobra. I możecie robić jak chcecie. To znaczy, możemy zrobić, może ktoś jechać na tylnym kole, na przednim, tak dalej. Okej. Okay. O, ciekawe, kiedy dodadzą motor, który jest tylko na jedno koło. To na jedno koło? To jest monocyk. No to monocyk, dokładnie. No, tylko a to gdzie się jedziemy? Tak, tutaj, do płota. Ale spalinowy. Płota? Spalinowy? A później to kaj. Ma to być dźwigło. Ren, co ty tam przypaliłeś gdzieś? Znikąd pojawił się murek. Jakby gracz okay. Fortnite'a się zresztą. Dobra, ja proponuję, podjedźmy sobie tutaj. Ja tu wam siądę zaraz i zaznaczę. Czekaj. Ja mam jednoosobowe, więc średnio. Ej, to też jednoosobowe. Serio? Nawet jak to dodane jest? Mhm. No właśnie to jedno siedzenie dodaliśmy. Tak, to jest jednoosobowy, ale czad. To gdzie to można było dodać, żeby były dwie osoby? Nie można właśnie, to płacić. No ja myślałem, że to nadwozie się dodaje, znaczy siedzenie, które jest siedzeniem. Okay. Dobra, słuchajcie, ja proponuję w takim razie podjedźmy do diamencika. Moje diamencik. Zaznaczcie sobie diamencik, tak będzie najprościej. Kasyno? Ja? Dokładnie. Moje diamencik, ja nie widzę. Kasyno, koło tej nutki takiej? No, dokładnie. Mhm. Dobra, masz wieszczotka? Mam. Dobra, uwaga. Z spacji? A to jak chcecie? Ze spacji, nie ze spacji, na tylnim, no. Tak. 3, 4, ryj! Gdzie tu się ryjesz? Leave me alone. To jest, gdzie się pchasz? Wow, ani dupą zarzuciło. Oj, zarzuciło, byczku, byciu. No, zarzuciło, jak nie wiem. Uwaga, bo tam barierki są. Ja widzę. Ty widzisz? Dobrze. Co za tutaj typek normalnie wyjechał, nie mogłem skręcić. Joszelka, poczekaj, dam ci batonika. No, nie, dziękuję. To nawet Joszy cię wyprzedziła, dobra. No tak, no bo spadłem z motocykla. Joszelka, chodź tu. Dobra. Dziękuję. Nie umiesz się bawić. To chyba ty nie umiesz się bawić. Jak to? Ja tu śmiesznie spadłem z motocykla, bo chciałem, ja to specjalnie zrobiłem. Tak, kontencik. Naprawdę. Ja jestem trichardny. O, tak? Dobra, cisnę. Po prostu niechcące, ale... Nie! Chyba za siebie wyrzucił. Ups. Dobra, ja ewidentnie... To nie ale jest w najbliższym odcinku normalnie. Będę sprawdzał, gdzie jest to tym motocyklem. To był kosmos teraz. Przypadkiem się wybiłem od kilku... Był kosmos. To był po prostu kosmos. Kosmos, przez który nie wygrał z tego wyścigu. Tak, ale dostanę 200 tysięcy punktów od widzów. Może by tylko tyle. 100. Okej, okay. Nie, po prostu to był kosmos. Ja tylko naprawdę? Się nadziałem na jakiegoś przychodnia. No chłopie! Ale nic mi nie jest. Przestań mnie potrącać! Załóżmy. Tu widzę fioletową czachę. O. Chyba już. Hej. Też widzę tą czachę. Uważaj, bo zaraz skorzystasz z usług parkingowego, jak naciskasz to etak. Tak? No, gdzieś tam za trybi, za którym cię nazwę. No, ile można na was tu czekać? No ja tu już czekam i czekam, ja nie wiem. Szaleństwo normalnie. No? Powiem, że nie zabolało, bo zabolało. A ty na rogu! O, wyzygnął mnie! Wiecie, co wam powiem? Wiecie, co wam powiem? Nie wiem. Nie? Nie wiem. To dobrze, że nie wiecie.
Leżeć! Nie ma wstawania, przestań. O, nie wykupię się. Chodź! Ej, ona tu biegnie, weź ją tam ten. Strzel ją. Jak ten. Ona tu biegnie, to ja uciekam. Dobra, biorę motocykl. Jasny wiatr. Na koniec odcinka jeszcze dalej. A mnie to zajarał ten motocykl. Trzymajcie się, chaos. Pa, pa. No, żegnamy się. Czołem. Ale czołem się żegnasz? Czołem. I w krzaczkach.